się nie? Ja spuściłaś ten? Tak, to jest wszystko, okej. Dzień dobry. Wydaje mi się, że jest w miarę okej. I najważniejsze, że tutaj dojechaliśmy. Mesaja, witam serdecznie. Siemanko, cześć, cześć. Co my dzisiaj będziemy robić, powiedz? Będziemy dzisiaj jeździć autami, ale nie takimi. Tak, bo tutaj się już wydarzyła jedna mała taka tutaj sytuacja. Co Ola spaliła trochę? Sprzęgło. Ale na szczęście w telewizji nie czuć zapachu, więc wy teoretycznie o tym nie wiecie. Porozmawiam. Zapachu i Ola z fantastycznym kierowcą. Dziękuję, dziękuję. Jaki on jest miły, jaki to jest kulturalny człowiek. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę ci mówię tak, żeby dodać ci otuchy, bo zaraz dostaniesz... Co? Przegrasz. Nie, właśnie nie. Ja kiedyś byłam na gokartach z kolegami i najgorsze było to, że wygrałam. Rozumiesz, co to znaczy wygrać z chłopakami? Dziewczyna wygrywa z chłopakami? No mam nadzieję, że ja nie przegram, a wtedy będę musiał zrozumieć, co znaczy przegrać z dziewczyną. No więc sobie już lepiej teraz przygotuj przemowę. Co zrobisz, jak będziesz musiał mi serdecznie pogratulować na antenie SK TV? To już musiałam jakąś karę wymyślić. Wszystko ogarniemy, oprócz tego porozmawiamy o tym, co nowego u ciebie i chyba troszeczkę sobie też Jamajkę powspominamy, co? Dobra. I umowa stoi? Dobrze. Dobrze, no to my idziemy jeździć. Aha, właśnie, jeszcze a propos prawa jazdy. Ile ty już masz lat prawa? Prawa jazdy? No niedługo, jak na to, ile mam lat. Ile masz? Lat? Nie no, ile masz prawa jazdy? Prawo jazdy mam 5 lat, równo 5 lat, bo chyba tydzień temu minęło 5 lat. Rzeczywiście mało. Ja zdawałem w malowniczym w Wałbrzychu. No ale no co z tego, gdzie się zdawało? Tutaj liczy się staż. Ważne. Tak? Pewnie, że tak. Tam nie ma tramwajów. Co myślisz, że u mnie w Bielsku Białej są tramwaje? Też nie ma i zdałam. Dopiero za trzecim, a ty za którym? Dobrze, ale wiesz, ja mam tą przewagę, że ja już mam prawko, uwaga, prawie 10 lat. No wiem, ale to ile razy zdajesz prawko, to się wtedy dzieli przez to, ile masz lat. Czyli tak naprawdę masz 10 przez 3 lat, przez 3 razy, to masz tylko 3 lata prawko. Czekaj, jestem, że wychodzi na to gorsze od ciebie finalnie. Tak jest. No dobrze, okej, to się zaraz wszystko okaże. Dobrze, może po prostu pójdźmy tam, już zacznijmy jeździć i wtedy sprawa będzie jasna. Idźmy. Idźmy. Idźmy tam. Oglądacie Weekend z Eską, ja dzisiaj z Manolem jesteśmy na gokartach i przygotowałam tutaj dla nas takiego wspólnego bolida, co byśmy razem się po prostu zgrali i spędzili miło czas. Widzę właśnie. To może zasiądźmy, zobaczmy, czy to w ogóle wygodny jest bolid, czy nie. To skoro będziemy jeździć gokartami, to może porozmawiajmy w ogóle o motoryzacji. Ty często bywasz na Jamajce, zresztą tam z tobą spędziliśmy cudowne uniesienia podczas SK odwołuje zimę, czyli rozumiem, że raczej to ty tam po tej drugiej stronie wolisz jeździć. No, po lewej. I powiem ci, że na początku jest bardzo, bardzo ciężko było mi się przyzwyczaić, ale finalnie, jak już pojeździsz trochę, to jest chyba bardziej naturalne, przynajmniej dla mnie, jak jestem praworęczny. Tak, bo mijam wtedy ludzi po swojej prawej stronie. I to jest u nas jest bez sensu? U nas jest trochę bez sensu finalnie, jak tak się człowiek przestawi. Ale potem jak wracam do Polski, to znowu jest ten moment, kiedy wjeżdżam z domu i wjeżdżam od razu na lewy pas i się orientuję dopiero, jak jedzie autobus naprzeciwko, że... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak, no. Ale już zdarzyło ci się stworzyć jakieś niepotrzebne zagrożenie przez to, że ci się tam strony pomyliły? Nie, nie. Bardziej to jest kwestia typu wycieraczki i kierunkowskaz, nie? A że chcesz dać kierunkowskaz, a odpalasz... I wycieraczki. I długie światła i jest... Mycie szyby. Już ustaliliśmy na początku, że masz 5 lat swoje prawko. Zdarzyło ci się kiedyś, że złapałeś kapcia i sam zmieniałeś koło? No pewnie. Ile razy? Raz. No, jak ci to poszło? No podnoszę samochód jedną ręką, wbijam palce w koło, odkręcam je i zmieniam. On jest niesamowity, naprawdę. No to ja myślę, że to jest teraz ten czas, żebyśmy tym naszym tutaj bolidem wyruszyli. No chyba trzeba kaski ubrać, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, prawda? Tak, i jeszcze skarpety najpierw na głowę. Tak. Ja bym tą naszą teraz przejażdżkę nazwała jako taką zapoznawczą, bo musimy się zapoznać trochę z torem, bo wkrótce już przecież odbędą się wyścigi i pewnie Manolo wygra, ja tego nie będę mogła przeżyć i będę dzisiaj bardzo smutno, bo niestety nie umiem przegrywać, wiesz? No, dobrze. Myślałam, że powiesz, spoko Ola, na pewno wygra, trzymam za ciebie kciuki. Dobra, mniejsza o to, to ja się ubieram. Czy konie mnie słyszą? Dobra, jak konie mnie słyszą, to teraz pan Łukasz, tak? Dobrze zapamiętałam, pan Łukasz teraz nas odpali. A ja... Nie, no, dokładnie, nie jest... A ja mam kierować, sorry, to muszę się Yeah! We'll be right back.
powiem, że sprawa wygląda tak. Przez całą naszą jazdę tylko raz użyłam jednego brzydkiego słowa. To chyba nie jest źle. Nie, to ja nawet nie wiem. Dobrze, jest jeden tylko problem. Tak strasznie bolą mnie ręce, że nie wyobrażam sobie kolejnej rundy, ale no cóż, no trzeba. Nie ma wyjścia. Czyli jest to na pozycji wygranej. No troszeczkę masz tutaj zdecydowanie większe szanse, żeby wygrać to starcie. A wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę rozpocznie się walka o to, kto jest lepszym kierowcą. Manolo czy Olka? Oglądacie Weekend z Eską. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu na torze gokartowym. Tu jest oczywiście Messaja. Ha, ha, ha. Czy jesteś już gotowy? Jestem gotowy. Świetnie, ja teraz krótko wytłumaczę, o co chodzi. Trzeba się ponownie zapoznać z torem, tym razem już sam na sam, czyli Messaja zrobi 3 okrążenia i sprawdzimy jego najlepszy czas, czyli z tych 3 okrążeń wybierzemy tą najlepszą czasówkę. Czy myślisz, że to ten pierwszy czas będzie najlepszy? Drugi. Dobrze, drugi będzie najlepszy, to Messaja proszę, żeby się tutaj zabezpieczył, bo już dzisiaj wspominaliśmy, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, szczególnie na torze gokartowym, a potem jak już kolega sobie tutaj przyjedzie, te 3 okrążenia, to wtedy siądę ja. I prawdopodobnie zakończę to wszystko bez rąk, ale być może wszystkich zaskoczę i jednak się to wszystko uda sprawnie. Gotowy? To piąteczka. I proszę bardzo, tutaj pan Łukasz powiedział, że mam wyjść. No to ja go słucham. Zaraz sprawdzimy, jak tobie poszło, jak z twoimi czasami, a jak się ogólnie czujesz fizycznie? Wow, to jest ciężko utrzymać tego bolida w rękach. Bolą rąsie? Tak. No, to teraz wyobraźmy sobie, co będzie czuł kot. No więc teraz ja wjeżdżam tutaj, proszę mi wypad stąd. Czy wszyscy mnie słyszą? Mam nadzieję, że tak. Mieliśmy małe problemy techniczne, bo tutaj niestety, ale kamerka postanowiła na chwilę zanurkować się w oponach. Jest! Ale wszystko jest już ok i teraz mogę jechać ja. Ja już wiem, jaki Manolo ma czas. Mam nadzieję, że uda mi się wykręcić lepszy. No i Manolo, jesteś z flagą, więc możesz tutaj mi machnąć. Oczywista oczywistość. Gotowi? 3, 2, 1. Gdyby ktoś mnie poprosił, żebym w ten sposób zaparkowała na koniec, to na pewno by się nie udało, a jednak nikt mnie nie poprosił i po prostu zrobiłam to sama z siebie. To co, idziemy sprawdzać te czasy? Tak, idziemy. Mam tylko nadzieję, że nie przegrałam tak, że na przykład, nie wiem, 15 sekund albo 20. Przed chwilą miałem czas dnia, to dlatego, że pierwszy jechałem dzisiaj. A, super! To może ja będę druga, bo jestem sobie po tobie. No Łukaszku, co ty chcesz nam tu powiedzieć? Tragedii, nie ma tragedii, no bo jesteście na podium i w tym momencie macie, Messaja ma czas dnia. Ola jest druga, zaraz za nim, niewielkie różnice. Ale właśnie ile tutaj byłam wolniejsza? O 4 sekundy? 4 sekundy, do nadrobienia myślę, że w ciągu 2 wyścigów. Wiesz, wydaje mi się, że bardziej poznam tor, pójdzie mi lepiej. No dokładnie tak. Super, to wy koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę wyścig już tak będziemy obok siebie, więc może dojdzie do jakiegoś zbliżenia, ktoś tam kogoś będzie chciał drapnąć, no bo przecież każdy chce wygrać. Zostańcie z nami. Oglądacie Weekend z Eską, a my mamy teraz krótką przerwę, ale są statyści. Oni będą tutaj jeździć, to są ludzie, którzy kochają gokarty. Trochę łapy bolą. Bolą trochę, no, a ty tak na początku nie mówiłaś, że bolą, a ja ci nie wierzyłem, a bolą. No i widzisz, że ja bym cię nigdy nie oszukała, ja ci od początku mówiłam prawdę. Czuję się, jakbym ściskał kombinerki przez pół dnia. No, ja też tak czuję, że tutaj, a niestety, no, u mnie z rękami, słabo, słabo. Jesteś muzycznym gościem w programie Weekend z Eską, więc oczywiście, że musimy porozmawiać co nieco o muzyce. Co u ciebie? Muzyce. Muzyce. Ruszamy w trasę i całe lato będziemy w trasie, więc gramy mnóstwo koncertów jak co roku, więc sprawdzajcie na moim Facebooku, gdzie te koncerty będą. A oprócz
tego co? Płyty teraz żadne nie robię, skupiam się bardziej na jakichś takich pojedynczych projektach. A już niedługo wyjdzie kawałek mój. No, wyjdzie. Kolaboracji z Big Star. Big Star from Poland. Okej, okay, Big Star. Ale nie mogę powiedzieć z kim. I to będzie totalnie coś innego. To będzie jakiś całkiem nowy klimat. Nowy. No tak, no w sumie zmienia się klimat aktualnie, wszystko pasuje. Ale już i tak nie i tak za dużo rzeczy mówię, więcej rzeczy mówię. Messiah, a powiedz mi, co ty byś powiedział na to, gdybym ja nagrała sobie coś tam wokalnie, zaniosła to na przykład do Sibula albo do Gromiego, on by mi to zmasterował i wszyscy i okazałoby się, że ja świetnie śpiewam, i ci powiedziała, żebyście tam coś nawinął i żeby taki był nasz wspólny duet. Co ty byś wtedy powiedział? 10 tysięcy dolarów. Chciałabym ja tobie zapłacić 10 tysięcy dolarów? No pewnie. Jak się by to okazało wielkim sukcesem, to jakbyśmy się podzielili tym hajsem? A tak poważnie, to jakbyś mi wysłała i bym zobaczył, co to jest, to w sumie nieważne, jakby kim jesteś i co robisz, na jakim to jest poziomie, po prostu jak jest dobre, to jest dobre. A nie jest troszeczkę tak, że jak artysta rzeczywiście potrafi śpiewać, robi tą muzę, kocha to bardzo, to to jest troszeczkę dla niego uwłaczające, kiedy on ma do czynienia z kimś, kto kompletnie nie potrafi śpiewać i to wszystko jest tam masterowane. Nie jest trochę tak, że ten artysta nie chce się łączyć wtedy z takimi ludźmi? Jak ktoś nie potrafi śpiewać, no to to jest lipa, nie? No bo jak potem koncert? No w ogóle, wiesz, to się czuje. No, najważniejsze jest to, jakbyś ty nagrała to, ale byś nagrała to ładnie i to by było coś, co ja poczułem, że to jest fajne według mnie, to wtedy w to wchodzę. Czyli ta gwiazda, z którą ty nagrasz niedługo coś, to ona potrafi śpiewać? Tak, ona potrafi śpiewać. To... A mało mamy takich artystek, mało! Ale skąd ty wiesz, że ona od razu? To ja powiedziałem ona. Ale a co, ty z chłopem byś nagrywał? No a czemu nie? Nie, ja stawiam, że to tak, musi być jakaś hot, super. Gwiazda, to jest tak, bo to jest ta gwiazda, to jest na pewno kobieta. Ona, gwiazda. Stawiam, że tak. I teraz mówisz, że to może być chłop. Nie, no to jest gwiazda. Znaczy, ten gwiazd. Tak. Dobra, dobra, powiedzmy to tak, jak się mówi po angielsku, we will see. Pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, no. A wy koniecznie zostańcie z nami, bo to jeszcze nie wszystko w naszym programie Weekend z Eską, bo jeszcze pozostało nam wielkie ściganie, a to już będzie na granicy ryzyka, bo będziemy cały czas obok siebie. Jak to skomentujesz? Skomentuję tak, że jakby to była gwiazda, która... Dobra, dość! Oglądacie Weekend z Eską dzisiaj we Wrocławiu i od początku mówimy, że dojdzie do tego starcia tytanów, że pojedziemy razem, że teraz będzie wielkie boom, no i chyba wreszcie trzeba to zrobić, co? Tak, czuję się wygrany już. No ja wiem, no ja też sobie uświadomiłam, że te 4 sekundy to jednak jest dużo, jest chyba duża szansa, że jednak nie wygram. Trudno, no jakoś z tym będę dalej żyć. To co, ładujemy się do bolidów? Tak jest! No to hopsa, 3 okrążenia. Czasy nie będą takie ważne, po prostu najważniejsze będzie to, kto przyjedzie pierwszy. Zapraszam serdecznie, poddaję mikrofon i jedziemy. Weź na chwilę ten mikrofon, gościu, bo ja tutaj się nie pozbędę tego kartu. Gościu bierze mikrofon. Oj, tak jest. Ola została dojechana. Jestem, nie mam absolutnie nic na swoje usprawiedliwienie. Może to, że popełniłam fatalny błąd tutaj na przodzie i troszkę wjechałam w ciebie, ty mnie zepchnąłeś i już tego się nie dało nadrobić. A ja dopiero zaczynam kumać w ogóle, z czym to się je. Ale zdecydowanie, powiem szczerze, że mam większą motywację, żeby chodzić na siłkę, bo rzeczywiście te mocne ręce mogą tutaj na torze go-kartowym zrobić robotę, prawda? Tak, no, to jest jedyna stabilizacja, żebyś nie wypadł z samochodziku. Dokładnie, i żeby tam szybko operować prawo-lewo. No nie, jeszcze raz wielkie gratulacje. Serdecznie. Zwycięzca, oto jest on. Ale pamiętaj, że ty jesteś YouTube'ów nie znasz? Nie. Straszne rzeczy. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie wszystko.
No dobra, jesteśmy. Dobrze, to ja może ten kask tutaj położę. Myśmy pojeździli, ja mam takie jedno pytanie tutaj do mojego przyjaciela. Czy ja wyglądam, jak mnie piorun trzasnął? No, można by zaraz tego dredy robić. Dobra, ja już mam fryzurę idealną pod dredy. To już koniec naszego jeżdżenia, ale najeździliśmy się, prawda? No, zajebiście było na maksa. Ale trochę tak niestety jest, że wydaje wam się, że z każdym zakrętem bardziej wiecie, o co chodzi i chcecie jeszcze bardziej jeździć. No, tak jest. Poznajesz tor, już wiesz, w który zakręt jak wejść, gdzie może przycisnąć, gdzie trzeba zahamować. I chociaż ręce nie odpadają, to musimy tu wrócić jutro na przykład. Koniecznie musimy wrócić, no bo jak teraz już znamy tor, to wydaje mi się, że jutro poszłoby nam zdecydowanie lepiej. Patrzę, że stoi fura. Tak sobie Messaja pomyślałam. Że skoro ty jesteś takim świetnym kierowcą i dzisiaj nam to wszystkim pokazałeś, to ja bym ci tutaj dała kluczyki od tej ładuni. Proszę, ja ci powiem, który to jest. Oto ten czarny. To jakoś sobie to odplączesz. Więc zaraz zobaczymy, jak tobie pójdzie i czy Messaja spali z przego, czy nie. Pamiętaj o jednym, żebyś nie szarpał z jedynki, okej? Okej. Dobra, to była naprawdę super przejażdżka. Do przodu, a nie do tyłu. Też mam taką nadzieję. Wskakujemy szybko do naszej pięknej, seledynowej Łady. Żegnam się z wami bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Weekend z Eską. Na pewno będziemy znowu robić coś szalonego, więc koniecznie nas oglądajcie. A ja wsiadam do mojego limo. Pięknie, bez spalonego sprzęgła. We'll be right back.